Cześć, siema, z tej strony Sweat, gram dalej w Mafia 2. No musimy pojechać do nowego, kurcze, miejsca zamieszkania, pojechać do starego mieszkania Martiego, Wyster Bay, i tam się właśnie w tej chwili udamy. Tylko muszę sobie tutaj zawrócić. Wysadziliśmy Joe, on sobie poszedł do chaty po tej naszej ostatniej tutaj misji. No, my mamy willę niestety spaloną, trzeba będzie to wszystko jakoś tutaj prostować na nowo. No ale co, ale jedziemy, jedziemy, jedziemy. Nie ma tego złego. Zobaczymy to mieszkanie Martiego. No Marti niestety nie żyje też po jednej z akcji, także wszystko się tutaj powoli komplikuje. Nie jest tak pięknie, nie jest tak różowo, jak miało być. Wojny gangów też tutaj mają, jak widzieliśmy, swoje miejsce. Każdy dba o swoje wpływy, jedni się mszczą na drugich. Tak to niestety w takim świadku właśnie wygląda. Ruszamy, ruszamy, ruszamy. Jedziemy z dezelowaną bryką, no nie ma innej. Jedziemy tą. Klapa z przodu odpadła, o. Ale co tam, nam to nie przeszkadza. Myślę, że tutaj zaczniemy pewnie nową misję, jak dojedziemy do tej chaty, no ale sama ta przejażdżka po mieście też sprawia jakąś tutaj małą radochę. A zwłaszcza, że jest wieczór, jest fajny klimacik, jeszcze do tego tak dosyć wilgotno, widać, że tutaj deszcz lał. Także to wszystko nadaje tutaj jakiegoś takiego specyficznego, fajnego klimatu. No gra naprawdę, naprawdę wciągająca, te misje są tutaj dobrze porobione. Szkoda, że już pewnie parę razy mówiłem, nie przyłożyli się trochę bardziej do tego remastera, bo niestety wygląda on jak ta gra sprzed, kurczę gościu, właśnie, jak ta gra sprzed 10 lat. No za wiele się tutaj nie zmieniło, stare błędy zostały. Gdzieś tutaj mamy tą chatę. To ja sobie może zaparkuję na chodniku, pyk, wysiądę, no i spróbujemy sobie podejść. Takie mamy dziwny tutaj strój, takie dziwne przebranie. Tu gdzieś jest nasz dom, ale musimy wejść chyba z jakiejś innej strony. Gdzieś te drzwi powinny być tak lekko podświetlone. Chyba tutaj. Zobaczmy. Nora, nie nora, no wszystko straciłeś, tu się możemy przebrać. Rzeczywiście niezły syf. Pudełko po chipsach, fasolka. Przekąś coś, a można coś wciągnąć na ząb, czemu nie? Jak zwykle tradycyjnie, o Jezu, tu nawet nie ma za wiele. Weźmy butlę piwa, pyk. No i dobra, zdrówko jest uzupełnione w pełni. Tak nie mamy całego zdrowia, ale jak widać tak się da grać. Sprawdzę, czy nie ma tutaj jakichś świerszczyków jeszcze. Marti, nic kurde nie czytałeś, nic nie przeglądałeś. Stateczek w wannie, nie wierzę. Dobra, jak coś przegapiłem, to przegapiłem, trudno. Kładziemy się spać. Tak jak myślałem, rozdział 12, trofeum nasz dobry przyjaciel. Rozdział 12, dar morza. Mieszkanie Martiego, 22 września 1951. Burned to the ground, along with almost every penny I had. There was even some trouble with the cops, but Eddie took care of that. And since I didn't have any insurance, I had to live in this shithole of an apartment till I could get back on my feet. At least I managed to save Leo. He disappeared without a trace. I doubt Frank Vinci even knew where he went. And even though Henry failed to deliver on the contract, Eddie still brought him in when he heard Leo had skipped town. Me and Joe had a new partner. No, już telefonik, już nas wzywają. Tutaj też, kurde, nie ma żadnego świerszczyka. No, Marti, nie popisałeś się. Hey, Vito, it's Henry. Hey. Listen, I'm setting up something big. I want you to come in on it. If you're interested in hearing more, come meet me at Lincoln Park and bring a piece. Okay. I'll see you there. No raczej też nie mamy wyjścia. Henry nam trochę pomógł przy tej akcji z Leo. Weźmy coś teraz innego. Marynarka i okulary niekoniecznie. Szkolny mundurek niekoniecznie. Czerwona marynarka i koszula strój. Harlejowca. Kombinezon wyścigowy.
skórzana kurtka i koszula, moje tradycyjne, ulubione ubranko. Dobra, tam na dole widziałem, że był garaż, więc może chociaż naszą jakąś tutaj brykę sobie weźmiemy, coś fajniejszego. Może to nam chociaż pozostało. Tak jest, tu oczywiście mamy, a tym chyba jeszcze nie jeździłem. Roller GL300. A może jeździłem? A możliwe, że też już była przejażdżka takim autem. Dobra, jedziemy, tam jest, widzę, policjant sobie spaceruje. A my ruszamy spotkać się z Henrym. Spluwę to my mamy zawsze pod ręką, więc... Tak, jak zwykle, jak nowa bryka wzięta, oczywiście musi być puknięta. Widać, że nią jeździłem, bo z tyłu też jest trochę powgniatana ta maska. Czyli jednak samochody w garażu same się nie naprawiają. Nie ma takiej tutaj świetnej opcji. Trzeba by podjechać do mechanika, ale komu się chce. Aż tak mnie tutaj nie interesuje, żeby jeździć furką nówka sztuka. Kończy ci się paliwo, znajdź na mapie najbliższą stację benzynową. O, w mordę. Tego jeszcze tutaj nie grali. Stacja benzynowa. Fucking shit, w mordę, kolec. Stacje benzynowe to są tutaj. Do tej sobie podjedziemy, zatankujemy. Mamy 500 baksów. Podjedziemy do tej stacyjki i sobie zatankujemy. Dobra, twój punkt orientacyjny jest wyświetlany na radarze. To jakby wszystko tutaj wiadomo, wszystko jasne. I na radarze też widać, gdzie mamy jechać. Na zielono mamy tutaj pokazaną stacyjkę. Trasę do stacyjki, sorry, bo sama stacyjka jest, jak widać, na niebiesko. Już się gdzieś do niej zbliżamy, bo jest wyświetlana właśnie na tym mini radarze naszym. Dobra, gdzieś będzie tutaj za zakrętem. Cyk, 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 pyk, pyk, pyk. Jazda w te, jazda we w te. Zajeżdżamy do stacji, tankujemy i ruszamy do Henry'ego. No, zobaczmy, czy tutaj się da. Da się. Stacja benzynowa. Paliwo Trago, dawaj, pierwsze lepsze. Hello, sir. Can I fill her up for you? Full tank, please. Sure thing, pal. Full tank, please. Rzeczywiście, zobaczcie tutaj, gdzie licznik miga, ten wskaźnik braku paliwa. No i już przestał migać. Zaraz ruszamy do Henry'ego. Naciskam gaz, ale nie mogę odjechać. By się zdziwił gościu. Najtańszą macie benzynę w mieście? Spoko. Nie wiem, czy tak, bo rzadko tankuję. Jedziemy. Trąbi mi tutaj, bo mu wyjechałem trochę. Co ty, Henry, kurde, kombinujesz? To jest też ciekawostka dropsa. Co on wymyślił, no ale jesteśmy mu winni przysługę, nie ma co, i tak to właśnie będzie, jeden od drugiego jest, kurczę, potem uzależniony, co by nie było, trzeba teraz pomóc jemu. Weź spluwę, czyli będzie się działo. Tutaj jest jakiś ten park, dojeżdżamy na miejsce. Dobra, wysiądźmy sobie, podejdziemy kawałek. Hey, here he comes. Hey! What's up? Hey, Vito. Take a seat. All right, listen. I've been doing some research into Carlos' business. So? So, the only reason he had Clemente killed was because he was selling dope too, and he was stealing his customers. Now he just needs to get rid of one last obstacle. The one guy who could fuck things up and ruin his plan to become the main supplier for the whole city. Frank Vinci. Where'd you get all this? I talked to a few people I trust. Okay, so what does this have to do with us? Of course, if he can do it, why can't we? A kilo of heroin costs 2,500 bucks over in France. Then it's another 1,000 bucks to get it here. And? And we pick up 11 grand for just driving the stuff to the dealers. That's 7,500 bucks profit a kilo. Yeah, but what about Falcone? Carlo won't find out. And even if he does, he'll just threaten us and demand a cut. All right, but if Carlo's the only big supplier in the city, where are you gonna buy the stuff from? I'm way ahead of you. What do you two know about the Tongs? The Chinks?
Some kind of organization for Chinese immigrants, right? That's what I said, the Chinks. Right, but it's also a front for their other operations. They run the Chinese quarter, and they keep to themselves. But some of them are interested in doing business with outsiders, and they need middlemen since most people are afraid to deal with them. And we're the middlemen. Yep. They'll give us 10 kilos to start. For how much? 35 grand. And we can sell it for... 110. Nice. Okay, well, where the hell are we gonna get our hands on 35 grand? I know a loan shark, Deid, over on Palisade. I think a loan is 35, we give him 45 back. Now that means our take is over 20 grand apiece. Not bad for just moving the shit from one place to another. But you know, who's gonna end up using this crap? What do you care? As long as it isn't in our neighborhood. Because Vinci was right. Drugs are bad news, they kill people. Look, only idiots do drugs. Deadbeats and losers. If they want to kill themselves so badly, I'd gladly help them out. Especially for 20 grand. I got buyers in the ghetto. They'll take care of the distribution. So we don't need to worry about that. Are you guys in or not? I'm in. Come on, don't be stupid, Vito. 20 fucking grand in one afternoon. When? Right now. If we don't take the offer, the towns will just find somebody else. Come on, Vito, it'll be a piece of cake. Let's go see Bruno then. Vito, how about you run us all down there? He's on Palisade Street. Okay, let's go. Złóż wizytę lichwiarzowi z Southport. No i wszystko... Wszystko jasne, dobra, tam gdzieś zostawiliśmy brykę, no i zajmujemy się tym, czym się nie mieliśmy zajmować. I tak to właśnie jest. Byli Irlandczycy, teraz będą Chinole. Pytanie, czy z nimi też się nie posprzeczamy i czy nam się potem nie zaczną dobierać do tyłka. Wszyscy pasażerowie nie zmieszczą się w tym samochodzie. Ja nie mogę. Naprawdę. Nie wierzę. Nie wierzę, po prostu nie wierzę. To wcześniej nie mogliście mi, kurde, powiedzieć, żebym wziął inny wóz. Ale jaja, chłopaki, ja pierniczę. No to już żart. Dobra, to zostawiamy tą naszą brykę i weźmiemy sobie inny wózek. W tym się już chyba, kurde, zmieszczą. Też się nie zmieszczą. O ja pierdzielę, ale kurde hit. Do tego wsiądziemy. Dawać. Smith Custom 200. Ale nie można było poinformować misja. His name's Bruno. He's one of the only guys in town who could do a loan this big. What if he doesn't give it to us, then what? Then the deal's off. But don't worry, I know this guy. He'll give us the money. There ain't nobody else we can get this kind of money from? There's three other guys I know of. But if you want to ask Carlo or Frank Vinci for 35 grand, be my guest. Yeah, no thanks. Who's the third guy? He ain't in business no more. Somebody blew up a room full of his guys and shot him point blank in the face with a Tommy gun. Oh, that guy. Come on, we said we wasn't gonna talk about that. All right, so Henry, what is this guy, rich or something? I think he gets his money from some of the bosses from out of town who sit on the commission. Yeah? No shit. Yeah, which is why we can't stiff the guy. Besides, we gotta keep this quiet. Can we trust him? Sure. Wise guy's been borrowing money from this guy forever. As long as we pay him back on time, we won't have a problem. Wystarczy, że spłacimy go w terminie, ale to nigdy nic jeszcze nam tak naprawdę dobrze nie wyszło. Zawsze była jakaś wtopa, zawsze coś poszło nie tak. I coś nie chce mi się wierzyć, żeby tym razem nagle miało być tak... gładko. Jak się jeszcze o tym dowie nasz szef, wszystkim to w ogóle będzie pozamiatane. No ale okej. Jesteśmy na miejscu, jesteśmy w dokach. Gdzie ten koleś jest? Okej, guess this is the place. No to wysiadamy. Ale jajca. Gdzie my tu mamy wejść? Pewnie gdzieś od tyłu, jak lichwa. Idą za mną, idą, idą. Tak jest, tak jak myślałem. Hi fellas, we're here to see Bruno. Hiya Henry. If you got guns on you, put them down there. I gotta search you.
Hiya, Bruno. Hello, Henry. So, to what do I owe the pleasure of your company today? I need 35 grand in $20 bills. Oh, that's a lot of money, Henry. A lot of money. Tell me, why should I give that much to a small-time guy like you, huh? Convince me. I got a sure thing. You'll have 45 by the end of the week. What kind of sure thing? Sorry, Bruno. That's a trade secret. Then 45 is not enough. I'd be more comfortable with 65. That's a bit steep, even for you. 50 is all I can do. Henry, Henry, I have no guarantee I'll get my money back. And you have nowhere else to go. So, how about 60? Don't think of it as interest. It's more like my cut of the profits. 55, final offer. Anything more than that, it's not worth my time. Deal. I'll give you $35,000 today, and you'll give me $55,000 by Friday. If you don't pay it back by then, the debt goes up by $10,000 every week. You'll get it by Friday. Okay. Isaac, prepare $35,000 in $20 bills. Now, you know I trust you, Henry, but if you screw me, remember these wise words from the Bible. And my wrath shall wax hot, and I will kill you with the sword, and your wives shall be widows, and your children fatherless. Exodus, chapter 22, verse 24. I'm impressed. You don't seem like the church-going type. But just remember, the money isn't mine. So even if you get rid of me, that doesn't get rid of your debt. So no funny business, okay, boys? Sure, Bruno. Thank you, Isaac. You want to count it, Henry? I'll take your word for it, and I'll bring it back on Friday along with your cut. I hope so. Good luck, boys. O, gościu nie jest w ciemię bity. Pojedź do magazynu Seagift. No już widzimy, się sprawy troszkę komplikują. Już aż takiego zysku nie będzie. Już tu się nam troszkę poobniżało, tak? Bo musimy oddać, kurde. Musimy oddać. Kurde, gdzie myśmy tu wyszli? Już musimy mu oddać więcej niż myśleliśmy. No i tak to się właśnie robi, takie interesy z takimi ludźmi. Ale okej, damy radę. A jak nie damy, to będziemy improwizować. Siadamy. Siadamy do naszej bryki. I jedziemy chyba do Chińczyków. Dalej, dalej, Henry. Jeszcze ty zostałeś. Dobra, nawet nie sprawdziłem, co tam jedzie. How come you know the Bible so good, Henry? You read it or something? Bruno always uses the same quote. I go to church on Sunday, so I asked the priest one time. You go to church? Yeah, and I can understand why you don't. They use big words, there's no hookers, and the food's lousy. Yeah, that pretty much sums it up. Jeez, I ain't been there since 45. What? That time your mother made you go to confession? Yeah, that time she smacked me for checking out some chick's coolie. Ah, God rest her soul. How about you, Joe? How long's it been? Easter. Ah, that ain't too bad. 1941. I take that back then. You're going straight to hell. What, you just figuring that out now? Don't worry, I'll save seats for the both of yous. You know, I heard about a loan shark named Bruno once. Must be the same guy. Yeah? What'd you hear? Well, you know Mickey the Crab, right? What, the guy who cleans the bathrooms at Carlo's joint? Yeah, the guy who's only got a finger and a thumb on his left hand. Guess how that happened? I heard he owed a lot of money to some yid from Southport. You get my drift? Oh, right. I get the picture. Haha, don't worry, though. Crab's a moron. Nothing like that's gonna happen to us. No ja bym nie był taki pewny, jak gościowi nie oddamy forsy. On wyglądał na takiego, co wie, co mówi, z kim pracuje. Pewnie w interesie jest dłużej niż tutaj nasi wszyscy bohaterowie. No i też miał, widzieliśmy, niezłą obstawę, także on tam kolesi ma do sprzątania. Ciał oczywiście. Dobra, jedziemy do tych chinoli. Zaraz zobaczymy, co to za słodkie interesy. Z narkotykami, z dragami.
spoko. Jakoś idzie, jakoś jedziemy. Gdzieś chyba się zbliżamy. Chinatown, tak jest. Jesteśmy w chińskiej dzielnicy. No i jesteśmy, jak widać, na miejscu. Wjedź przez bramę na podwórze. No, wjeżdżam, proszę bardzo. Wysiadamy, panowie. All right, follow me, fellas, and let me do all the talking. Hey, we got some business with your boss. Follow me, gentlemen. Mr. Wong is expecting you. No proszę, Henry, co nieco pozałatwiał, ale ja i tak jestem pełen obaw co do tych akcji tutaj wszystkich. Chłopaki zawsze się w coś wplączą. Zawsze coś wychodzi nie tak. Jeszcze, kurczę, nam chinole potrzebne na głowie. No ale no nic, idziemy, no kasę mamy. Ciekawe, czy Wong już przygotował dragi. Ja pierniczę, mamy broń? Nie możesz używać tu broni, dobra, ale mamy. Tam są jakieś drzwi, jak migocą. A ty, Joe, co, zaplątałeś się trochę? Welcome, Henry. Hello, Mr. Wong. Let us get straight to business. Is your suitcase heavy enough? See for yourself. Yo, Da, this is 1磅重的20元美金钞票，一共35,000块. All right, take it away and bring the goods. You're a good man, Henry. Here is your merchandise. Each bag contains 1 kilo. Each kilo weighs a little more than 2 pounds. Which one do you want to test? Okay, we're good. I'm glad. Next time, we can give you twice the amount. It was a pleasure doing business with you, Mr. Wong. The pleasure was all mine. Knock it off. See how easy that was? Let's get back in the car. Aż za proste, może kracze, ale... Ale cholera wie. All right, fellas, the hard part's over. Now we just gotta make the exchange and we're done. Sounds good to me. Where are we headed? Hunters. I got it all lined up. No, to teraz może być ciekawiej. Pytanie, czy to rzeczywiście jest heroina? Przecież oni się nawet na tym nie znają. Henry albo udawał, że wie, że to dobry towar, albo... Albo się zna. O, proszę. Drop the suitcases. My shoes. Wait a minute, these guys ain't cops! Kill the bastard! Shoot him! To mówiłem, że nie będzie prosto. Chinole, kurde, tutaj nas załatwili. Here comes more of them! Hold on! I got it! Co się dzieje? Dobra, wiejemy tędy. Teraz będzie trochę tutaj strzelania. Może nie. Idźmy. Ja pierdziule. Tak czułem, że tu będzie gnój. Idziemy. Oh shit. Ładnie nas chcieli wykiwać, co? Shit. Alright, showtime, Vito. Fucking shit. Come on, take the shot. Hurry up.
Vito. Dobra, trzeba zejść, żeby było łatwiej. I'm back! Pin down! Shit. Dobra. Ależ to celowanie tutaj też jest lekko spaprane. No pokaż się, paruwo. Trzeba wziąć, kurde, inną broń. No właśnie. Na przykład taką. Dobra, idziemy. Się, tam jeszcze są. Okej. No się narobiło. To się, kurde, narobiło. Co tu mamy? O, shit. O. Ja pierniczę. Jeszcze gdzieś tam jest gnojek. Thompsona nie chce. Gdzie oni się, kurde, ukrywają, no? Dobra. Załatwione. Tutaj będzie gorzej. Ja pierniczę. Schowaj się, schowaj się. Dobra, dostał. Gdzie jesteście? Gdzie jesteście? Tam jest jakiś koleś. Dobra. Idziemy do następnych. O, shit. Shit, tutaj zgarniam. Tam kogoś widziałem. O, właśnie. Chcecie rozruby, to proszę bardzo. Jeszcze tam gdzieś ktoś jest. O, lewcia. Dobra, nie chcę się za bardzo tutaj wychylać, ale... Jeszcze ktoś gdzieś tutaj musi być. Dobra. No i tam jest gdzieś jeszcze jakiś jeden koleś. Go nie widzę, ale gdzieś na minimapce tam jest kolega. Dobra, teraz już jesteśmy gdzieś blisko niego. Gdzie ty jesteś, poczwaro? Dobra, zgarnął. Pierdzielamy, chłopaki, co? Dawać. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Dawaj, Joe. Ale ty... Tak czułem, że tu się coś wydarzy. Tak czułem, do cholery. No to teraz już z Chinolami będziemy mieli na pieńku. Jeez, relax, will you? Shit. Ja pierniczę. It's not over yet. They're coming after us. Fuck! Lose him! Oh, super. Kurde, blade. No ja muszę tylko prowadzić. Zgub prześladowców. Fucking shit. Jak najszybciej muszę jechać. Dobra. Chyba ich zgubiliśmy. To nie było trudne. Nie? Jeszcze ktoś tam jedzie za nami. Pójdź do magazynu na Evergreen Street. Okej, okay, udało się. Ojej, kościu, jak się tam rzucił. No idea. Somebody else must have known about the deal. Those definitely weren't real cops. Maybe it was the chinks trying to fuck us.
I doubt it. Look, I'll figure it out. But first, we gotta unload this stuff. Vito, take us to the old warehouse in Hunters. All right. Hope this deal goes better than the last one. It will. Not like it can go any worse, right? So who are we selling the stuff to? A bunch of different guys. Whoa, whoa, whoa. What do you mean, a bunch of different guys? A bunch of different guys. What did all that shooting back there make you deaf? I thought you said we were just moving this garbage from one place to another. Yeah, well, you make a lot more money if you sell it in smaller amounts. Would have been really nice to know before I agreed to go in on this. If I did, from the way you were talking back in the park, you probably wouldn't have. Yeah, exactly. Hey, the best you could hope for right now is to spend the next 30 years of your life breaking your ass for Eddie and Carlo before you either get bumped off or end up back in the camp. The only time you're ever gonna see cash like this is if you stick your neck out. Besides, I ever steer you wrong? Well, there was the OPA job. And that time we almost got killed when we whacked that fat fucking Sand Island. All right, enough. None of that matters after today. Let's just get the Hunters. And don't worry, we're never gonna have to see these scumbags again after today. Unless this turns into a regular thing for us. Well, all right, let's just concentrate on getting through this one before we go making plans like that, all right? Hey, I'm just saying. Vito's right. Let's just get through the rest of the day. After that, smooth sailing, fellas. No, Vito ma niestety rację. Najpierw jeszcze tego towaru nie sprzedaliśmy. No już widać, że to się sprzedaje jednak trochę inaczej niż na początku wspominał Henry, więc to wcale nie będzie takie proste. No jeszcze mamy do spłacenia dług wobec tego tam całego lichwiarza, więc no tutaj się widzę, sprawy naprawdę nam mogą nieźle pokomplikować, jak już tu na początku jakaś strzelanina po odebraniu towaru, za który zapłaciliśmy. No a jak jeszcze mafia się dowie, że my tutaj wchodzimy w dragi, no to w ogóle może być przechlapane, ale to takie gdybanie. Och, piękny manewr, dobra, udało się go wyprzedzić. Jesteśmy przy tych magazynach, gdzieś tutaj miałem go chyba zawieść. Wjeżdżamy tutaj. Let me do the talking. These are tough guys, so no wise-ass comments. All right, Joe. No wiadomo. Hey guys, how you doing? Hey man, come on in. Shit! It's smoke! Oh, fuck! Pogoń za smokiem trochę wpadło. We hit the jackpot! Hey, take it easy, we're not done yet. Lighten up, will you, Henry? What's the matter? All of a sudden, money don't make you happy? After we pay back Bruno and you get your cut, then you could be happy. All right. No i proszę, tak właśnie sprzedajemy działeczki. No ale oczywiście głosu nie ma. No jak żeby inaczej? Czemu by nie? Można się tylko domyślić. Grubo było. No, ale chyba nam się udało te wszystkie działeczki opędzlować. No proszę. Takim się da po parę dolców i sobie pójdą, dokładnie. No nieźle. Także weszli w narkotyki. No zobaczymy co dalej. Póki co znowu szczęśliwe dni. No proszę, znowu panienki, znowu pieniądze. Garniturki. Chłopaki pławią się w forsie. No, czyli to musi trwać dłużej niż kilka dni.